Przed nami chwilowe załamanie pogody. W środę czeka nas deszczowo-burzowa aura. Magda Mering, witam. Zapraszam na szczegóły prognozy. Dopiero co utworzony nad Polską wyż odsuwa się na wschód. Już jutro nad naszym regionem dominować będzie Zatoka Niżowa ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego. Przyniosą intensywne opady i niebezpieczne burze. A po przejściu frontu z zachodu zacznie do nas napływać chłodniejsze polarno-morskie powietrze. Aura poprawiać się będzie w czwartek, potem czeka nas gorący i słoneczny weekend. Noc upłynie przy małym zachmurzeniu z rozpogodzeniami do bezchmurnego nieba. Kolejny raz nad ranem miejscami pojawią się niskie mgły. Temperatura wyniesie od 15 do 18 stopni. Podmuchy wiatru będą słabe lub umiarkowane. 1010 hektopaskali to aktualna wartość ciśnienia, które się obniża. W środę od rana będzie się chmurzyć. Około południa dołączą opady, chwilami intensywne. Lokalnie może również zagrzmieć. Pod wieczór pogoda się uspokoi i będzie się przejaśniać. Termometry wskażą od 20 do 26 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. W czasie burz silny i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i zacznie wzrastać. Na Bałtyku w nocy powieje z południowego wschodu i południa, maksymalnie z siłą 4 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia najpierw południowo-zachodni, potem zachodni wiatr do 7 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.